Rozwiedziona ciotka odwiedza włoską restaurację. Wydarzyło się to prawie 40 lat temu. Moja najbliższa rodzina była w większości całkowicie normalna i nudna. Obce nam były wybuchy i napady złości. Na ogół więc było bardzo spokojnie i cicho. Wszyscy się dogadywali i byliśmy zadowoleni ze swojego nudnego życia. Wspominam o tym, żebyście zrozumieli, że nie miałam absolutnie żadnego doświadczenia z ludźmi skłonnymi do rozwiązywania problemów krzykiem. Warto również dodać, że cierpię na przypadek śmiertelnie chorobliwej ciekawości, która idzie w parze z tym, że mam wywalone w opinię innych. Historia miała miejsce na pogrzebie mojej babki ciotecznej. Miałam wtedy 12 lat. Po ceremonii szalona ciotka nalegała, żebyśmy zjedli obiad w jej ulubionej włoskiej restauracji. Mówiła, że to najlepszy lokal w okolicy i wcale się nie myliła. Charakterystyczne dla tej restauracji było to, że na każdym stoliku leżała miniaturowa flaga Włoch. Kiedy chciałeś więcej bułeczek, musiałeś po prostu podnieść flagę do góry. Zapamiętajcie, bo to ważne. Podnieś flagę, dostaniesz bułki. Opuść flagę, niech ci z bułeczek. Proste. Kiedy tylko usiedliśmy do stołu, kelnerzy natychmiast przynieśli nam kosz z pieczywem i przyjęli zamówienie na napoje. Łącznie było nas sześcioro, w tym ja, Emilii, moi rodzice, ciotka i wujek, który pewnego dnia zostanie ogłoszony świętym za ponad 20-letnie małżeństwo z tą świruską. Poprosimy 5 złodzonych herbat, zwróciła się ciotka do kelnera. Ja z małżonką poprosimy kolę, odezwał się tata. A ja herbatę bez cukru, wtrąciłam. Nie bądź niemądra, nie ma czegoś takiego jak złodzona herbata bez cukru, protestowała ciotka. Ale ja nie lubię cukru. To niedorzeczne. Proszę jej podać słodzoną herbatę. Tak, proszę pani, odpowiedziała kelnerka, puszczając do mnie oko. Ja chyba też poproszę kolę, odezwał się wujek. I ja też. Przyłączyła się do niego Emilii. Nie będzie żadnej coli. Do herbaty weźmiemy Pepsi. Niedługo później kelnerka przyniosła nam zamówione napoje. W międzyczasie ciotka stawała się coraz bardziej niespokojna. Kobieta uwielbia mieć nad wszystkim kontrolę. Dlatego powiedziała nam, co mamy zamówić na kolację. Tego wieczoru żądała, żebyśmy wszyscy wzięli cielęcinę. Nie zamierzam się wdawać tutaj w żadną debatę etyczną, ale z różnych powodów nie jem cielęciny. Dlatego odmówiła. Wiedziałam, że ją to wkurzy, ale nie zamierzałam ustępować. Moi rodzice, potem jak wiele lat wcześniej wyjaśniłam im, dlaczego nie cierpię jeść cielęciny, również przestali to robić. Czy wspominałam, że podejście gówno mnie to obchodzi, odziedziczyłam właśnie po nich? Jeśli nie, to tak właśnie było. I oni również mieli w dupie opinię ciotki. Byli dorośli i mogli zamawiać cokolwiek do diabła chcieli. Tak też zrobili i zamówiliśmy lasagne. Co prawda moja była dobra, ale mojej mamy była nawet lepsza. Kiedy zamówiliśmy to, co chcieliśmy, ośmielony wujek poszedł w nasze ślady i również zamówił coś innego. Ciateczce się to nie spodobało. Zamówisz cielęcinę! Zakomunikowała tonem nieznoszącym sprzeciwu. Nie, dzisiaj mam ochotę na coś innego. Cielęcina jest najlepsza! Nadal mam ochotę na coś innego. Kontynuował wujek, zachowując stoicki spokój. Nic innego nie będzie ci smakować. Jestem pewien, że będzie. Nie wiesz, co mówisz. Doskonale wiem, co lubię. Nie możesz tego zrobić. Ależ mogę. Powiedziałam nie. Trudno, i tak zamówię coś innego. Przecież zawsze bierzesz cielęcinę. Bo ją uwielbiasz i mnie do tego zmuszasz. Nawet nie lubię włoskiej kuchni. Oczywiście, że lubisz. Uwielbiasz włoskie jedzenie. Poproszę lasagne. Cholera! Masz zamówić to, co ci każę. Nie, zamówię lasagne. Ja też chcę lasagne. Wypaliła Emilii. Nie możesz. Jesteś uczulona. Odparowała ciotka. Wcale nie. Jestem twoją matką i lepiej wiem, co możesz, a czego nie możesz jeść. Kelner, przynieście jej cielęcinę. Przez ten cały czas przenosiłam wzrok to na wujka, to na ciotkę, jakbym oglądała mecz tenisa. Kłótnia trwała, a ton głosu cioteczki z każdym zdaniem stawał się coraz bardziej piskliwy. Byłam przekonana, że była ona zdolna przyzwać w ten sposób hordy nietoperzy. Oglądałam tę dramatyczną walkę, wcinając przy tym bułeczkę. Gdy przyniesiono nam jedzenie, okazało się, że wszyscy dostali to, czego chcieli, nawet Emilii. Ku wściekłości rozwydrzonej ciotki.
Ignorując ją, w spokoju przeszliśmy do posiłku, gdy nagle wujek podniósł flagę do góry. Widząc to, ciotka natychmiast ją opuściła. Wuja nie dawał jednak za wygraną i podniósł ją ponownie. Rozpętała się istna wojna, podczas której flaga naprzemiennie wędrowała w górę i w dół. Widziałam, jak chłopak od chleba stoi przy stole i czeka na rozwój wypadków. Kiedy flaga znów znalazła się w górze, wykorzystał okazję i szybko przyniósł nam kolejny koszyk. Ciotka nie przebierała w środkach i momentalnie rzuciła koszykiem w dzieciaka, który go przyniósł. Wywiązała się kolejna wymiana zdań i żeby zaoszczędzić czas, powiem od razu, że za każdym razem, gdy głos zabierała ciotka, flaga szła na dół. Nie potrzebujesz więcej chleba. Ale chcę więcej. Powiedział o mnie. Jestem dorosły i mogę zjeść tyle chleba, ile tylko zechcę. Nie, nie możesz. Niby dlaczego? Podaj mi choć jeden powód. Bo tak powiedziałam. Masz się mnie słuchać. Jestem głodny i chcę więcej chleba. Nie byłbyś, gdybyś zamówił tę cholerną cielęcinę. A właśnie, żebym był. Zawsze jestem, ale nigdy nie pozwalasz mi zamówić więcej. Dzisiaj nie zamierzam sobie żałować. Ja również chciałabym więcej chleba. Wtrąciłam się do ich kłótni. Tobie już wystarczy. Odwarknęła ciotka. Nie, wydaje mi się, że naprawdę chcę więcej. Cóż, w takim razie się mylisz. Wyglądasz na zdenerwowaną, ciociu. Bo żaden z was mnie nie słucha. Słuchamy, ale nas to nie obchodzi. Chcemy więcej chleba. Nie pomagasz, córciu. Zwrócił się do mnie ojciec, próbując powstrzymać śmiech. Mówisz tak, bo sam chcesz więcej chleba, odpowiedziałam. W tym momencie wszyscy obecni w lokalu obserwowali nasz stół i przyglądali się bitwie o flagę. Jestem prawie pewna, że wśród nich znaleźli się tacy, którzy obstawiali zakłady, kto wygra. W trakcie całego zamieszania pewna miła pani siedząca przy stoliku obok Emily poklepała ją po ramieniu i podsunęła koszyk ze świeżym pieczywem. Emily wzięła bułkę, a następnie podała mi koszyk. Zrobiłam to samo, po czym podałam go ojcu, który podał go mamie, która również wzięła jedną bułkę dla siebie, a drugą położyła na talerz wujka. Ciotka wszystko widziała i momentalnie rzuciła się na kawałek pieczywa. Wuja był jednak szybszy. Wziął bułkę do ręki i wepchnął ją sobie całą do buzi. A była to duża bułka. Chwilę później do naszego stolika podeszła kelnerka, żeby sprawdzić, czy potrzebujemy czegoś jeszcze. Niestety, Xanax nie był w menu. Głos zabrała ciotka i zaczęła domagać się przyniesienia rachunku. Ja poproszę deser. Mam ochotę na ciasto czekoladowe. Powiedziałam. Brzmi świetnie, stwierdził wujek. Ja również się skuszę. Ja też. Przyłączyła się rozradowana Emily. A ja poproszę szarlotkę, dodał mój ojciec. W takim razie ja poproszę sernik. Jeden dla mnie, drugi dla mojej siostry. Wiem, że go uwielbia, dodała mama. Nie, nie będzie żadnego deseru. Oburzyła się ciotka. Bierzemy rachunek i wychodzimy. Natychmiast. Nie, nigdzie nie idziemy, odparował tata. Ja wychodzę. Jak wam się nie podoba, to możecie wracać do domu pieszo. Przecież to ja prowadzę, kontynuował ojciec. To nasz samochód. Wiem. Dawaj mi kluczyki. Nie ma mowy. Daj mi te pieprzone kluczyki. Mieszkam tu. A ty jesteś tylko gościem. Zgadza się. Jestem gościem. Razem z moją rodziną i naszym samochodem. To mój stan. Ma to gdzieś. To mój samochód i ci go nie dam. Poza tym jesteś okropnym kierowcą. Wcale nie. Jedziesz pod prąd na autostradzie. Nieprawda. To inne samochody jadą pod prąd. Potrafisz się zgubić na własnym osiedlu. Nie zawsze. Nie dam ci mojego samochodu. A właśnie, że dasz. Wcale nie. Cała ta wymiana zdań, panie i panowie, trwała od deseru, aż do momentu odwiezienia ciotki, wujka i Emily do jej domu. Prowadził mój ojciec i gdy tylko zostawiliśmy ich przed domem, natychmiast wróciliśmy do hotelu. Czy twoja siostra zawsze była taka walnięta? Zapytał ojciec w drodze do domu. Nie, zaczęło się, gdy miała jakieś 3 lata. Co się wtedy stało? Zaczęła mówić pełnymi zdaniami. Chcesz, żeby twoje dziecko bawiło się moją spluwą? Byłem sobie w parku z moją dziewczyną oraz córką i bawiliśmy się razem na zjeżdżalni. Niedaleko nas jakiś dzieciak biegał ze swoimi kolegami, bawiąc się zabawkowymi pistoletami i spluwami zrobionymi z palców. Od jakiegoś czasu staram się wyrobić nawyk, żeby zawsze zabierać ze sobą broń, bez względu na to, gdzie idę.
Zawsze staram się ją ukrywać, ale zgaduję, że musiałem ją przypadkowo odsłonić, kiedy wyciągałem rękę, żeby pomóc mojej córeczce. Gdy tylko to zrobiłem, poczułem szarpnięcie za koszulkę w miejscu, w którym znajduje się moja broń. Odwróciłem się szybko i okazało się, że za wszystko odpowiadał nieznajomy dzieciak bawiący się niedaleko nas. Co tam, kolego? Czy mogę zobaczyć pana broń? Bawimy się w kowbojów i mój kolega nie ma własnej. Przykro mi, koleżko, ale nie mogę tego zrobić. Byłoby to zbyt niebezpieczne. Dzieciak wyglądał na lekko zdenerwowanego. Wycelował we mnie zabawkowym pistoletem, a następnie odbiegł z powrotem do swoich kolegów. Miałem nadzieję, że to już koniec, ale niedługo później usłyszałem za plecami głośne odchrząknięcie. Tak? Zapytałem. Dlaczego mój synek nie może się pobawić twoją zabawką? Zapytała kobieta odrobinę starsza ode mnie. Jaką zabawką? Zabawkowym pistoletem, który masz przy pasie. Tak się składa, że to prawdziwa broń i może być niebezpieczna. Odpowiedziałem, upewniając się, że jest ona ukryta pod koszulką. W takim razie ją rozładuj i pozwól mojemu synkowi się pobawić. Mam lepszy pomysł. Może się ode mnie po prostu odpieprzysz? Nie rozumiem. Co może być niebezpiecznego w zabawie rozładowanym pistoletem? Widzę, że nie rozumiesz. Naładowany czy nie, nie pozwolę dziecku bawić się prawdziwą bronią tych cholerny półgłówku. Nie masz nic innego do roboty. W takim razie muszę wezwać policję. Jak śmiesz przychodzić z bronią do parku? Dzwoń sobie, gdzie chcesz. Jestem w miejscu publicznym. Kobieta westchnęła i szybkim krokiem uciekła tam, skąd przyszła. To irytujące spotkanie zepsuło mój i tak już okropny dzień.